Od tysięcy lat śmiałkowie przemierzali kontynenty w poszukiwaniu rzadkich kruszców. Niejednokrotnie w wielkich trudach zmagali się z przeciwnościami losu, zdobywając skarby ziemi. Tylko nieliczni mieli charakter i odwagę, by potem cieszyć się dostatkiem, sławą i uznaniem. Nic dziwnego, ponieważ brąz, srebro i złoto to najszlachetniejsze metale. Jednak jest coś, czego ludzie pożądali jeszcze bardziej. Rubiny, szmaragdy i najwspanialsze w przyrodzie – diamenty. Kształtowane z wulkanicznej lawy, zamienione w skałę, poddane procesowi obróbki w wysokiej temperaturze, który z prostego kawałka węgla przekształca je w najszlachetniejszy i najtwardszy kamień, jaki istnieje. Wartościowy, pożądany, unikatowy. Ale w dzisiejszych czasach występują jeszcze inne rodzaje szlachetnych kamieni. One również kształtują się w specjalnym procesie. Często spotykają się z oporem i presją, lecz idą naprzód, dążąc do osiągnięcia swoich celów i marzeń poprzez rozwój osobisty i pomaganie innym. Te są bezcenne. To szlachetne kamienie Monavi. Mają motywacje i umiejętności. Nabytej wiedzy nie zachowują tylko dla siebie. Inspirują innych, dzieląc się swoim doświadczeniem. Mimo to, tylko nieliczni mają śmiałość, by poprzez wytrwałą pracę do nich dołączyć. Kto będzie kolejnym szlachetnym kamieniem Monavi? To będzie kolejnym diamentem Monavi? Czy to będziesz ty?